Jesienne przygotowania do zimy. Budujemy zimowe sypialnie dla zwierząt. Robi się coraz chłodniej. Chyba już czas zacząć przygotowywać zimowe sypialnie dla zwierząt na zimę. A w jaki sposób możemy to zrobić? Czy możemy jakoś pomóc zwierzętom podczas mroźnych dni zimą? Owady, ślimaki czy płazy nie poradzą sobie zimą bez schronienia. Potrzebują zimowych sypialni, w których przeczekają zimę. Uwielbiają zaciszne zakamarki ze stałą temperaturą. Zróbmy im zimowy pałac i ciepłe zimowe łóżeczka. Zabierajmy się zatem do pracy. Wybierzmy zaciszne i dobrze nasłonecznione miejsce w ogrodzie, w którym wykopiemy dołek. Do wykopanego dołu wrzucimy kawałki drewna, drobne kamienie, cegły, trociny i gałęzie, suchą trawę, gałęzie i drobne pnie. Kto się tu zmieści? Przezimują tu ropuchy zielone i szare, ślimaki, larwy owadów, a może nawet jaszczurki żyworodne. Zostawimy im także otwory, przez które zwierzęta będą mogły wchodzić i wychodzić. Całość możemy przykryć starymi deskami, ziemią i okrywą z trawy i roślin, dzięki czemu zwierzętom w środku będzie ciepło i przytulnie. Wierzchnią warstwę możemy obsiać nasionami dzikich roślin, co pomoże wiosną i latem przyciągnąć więcej zapylaczy do naszego ogrodu. Ach, już sobie wyobrażam te wszystkie zwierzęta i owady, które zamieszkają w tym pięknym zwierzęcym pałacu. Tak, przy okazji dbamy i chronimy bioróżnorodność. Mamy na nią dobry wpływ i to jest w tym wszystkim najwspanialsze.